No to witam w tej przyjemniejszej części roku 2022. I dzisiaj pójdziemy w bardziej geekowskie odmęty muzyki. No cóż, początek nie zapowiadał się dosyć ciekawy z powodu recenzji oczywiście nowego Skeleta, który jest drętwy i nudny, ale w tym roku postanowiłem jeszcze dodatkowo zająć się nieco niszowym bandem, takim, o którym nie jest tak głośno, nie świeżbią w radiach czy etc. A mowa tu oczywiście o lochach i smokach i o tytule Mogłem zostać w domu i grać w gry. Tak, jest to druga płyta tego zespołu, bo pierwszy oczywiście był tak zwany Safe Title, czyli Lochy i Smoki, który również był upergikowski. Tutaj jest nieco mniej geekowsko niż zwykle, ale to wciąż jest bardzo dobra muzyka, przy której można się zrelaksować i każdy nerd może się poczuć. A propos nerdostwa, oczywiście przedstawiam wam stworzoną specjalnie dla każdego nerda i geeka playlistę Jak być nerdem od wszystkiego, która zawiera różne oczywiście nawiązania do fantazy czy space opery, więc można tu zobaczyć. Oczywiście będzie tu link w opisie, o ile będą obie wersje. Póki co jest ta wersja na Apple, ale na Spotify też się pojawi. Jak się pojawi, to będą już linki w opisie. A teraz przejdźmy do właściwej części! Pierwszym utworem jest oczywiście trochę motyw mojego podejścia do kanału i wszystkiego, czyli nie chce mi się idealne na lato, jednocześnie idealnie by się opierdalać dosłownie ze wszystkim, aż się chce się lenić, po prostu szybki, dynamiczny i bardzo fajny. Polecam. Również pasujący do lata jest oczywiście Światła, które naprawdę są już nieco wolniejsze, ale mimo wszystko wciąż dają mnóstwo fanów słuchania muzyki. Możesz zapytać, jest to utwór taki stricte pop-punkowy, tak jak te poprzednie też były nieco punkowe. No tutaj mamy pop-punk, tylko z nutą oczywiście rozkmin. Tak jak zwykle rozkminy w pop-punku nie wychodzą i tak jak Untitled wychodzą memem, tutaj akurat wyszło to bardzo dobrze i nie mamy tutaj złudzeń, że to jest takie sztuczne po prostu, to jest takie bardziej naturalne. Przez co oczywiście sam utwór dużo przyjemniej się odbiera niż takie Untitled. Możesz zapytać, jest to utwór taki stricte pop-punkowy, tak jak te poprzednie też były nieco punkowe. No tutaj mamy pop-punk, tylko z nutą oczywiście rozkmin. Tak jak zwykle rozkminy w pop-punku nie wychodzą i tak jak Untitled wychodzą memem, tutaj akurat wyszło to bardzo dobrze i nie mamy tutaj złudzeń, że to jest takie sztuczne po prostu, to jest takie bardziej naturalne. Przez co oczywiście sam utwór dużo przyjemniej się odbiera niż takie Untitled. Kolejny utwór spod znaku przemyśleń, czyli wspomnienie. I podobnie jak w przypadku Możesz zapytać, tu również nie doświadczymy oczywiście jakichś krachów czy innych rzeczy, tak jak, no wiecie, w niektórych utworach, które próbują być poważne, no ale nie do końca wychodzą, tutaj to jednak wychodzi, bądźmy sobie szczerzy.
letniego klimatu przechodzimy na bardziej mroźną zimę, a mowa tu oczywiście o Dolinie Lodowego Wichru, która w odróżnieniu od poprzedniczek akurat ma więcej struktur baladowych, jest to dużo spokojniejszy utwór, aczkolwiek są momenty, gdzie się on rozkręca momentami. Jest to taki bardzo dobry równoważnik pomiędzy szaleństwem letnim, no, a takim spokojną zimą. Zapomniałem już większość tamtych dni Z zimowego klimatu przechodzimy w bardziej kosmiczny i oczywiście geekowski. Jest to utwór o nazwie Kosmiczne przygody galaktycznej drużyny, która wraca oczywiście ponownie do bardziej pop-punkowych brzmień. Kontynuując oczywiście melancholijne utwory w stylu pop-punkowym, mamy oczywiście pomniki, które w połowie nieco bardziej zwalniają, bardziej do balladowej formuły. Czuję ten, ogrzewa mnie płomieni blask. No i wracamy do cieplejszych klimatów z utworem Nie pali się, który oczywiście wraca już do bardziej letniego klimaciku. Ostatnim utworem jest FIFA 98, która nawiązuje do gry na generację piątą. I powiem szczerze oczywiście, że to jest naprawdę solidny kawał dobrego nawiązania i przyjemnej popkultury. I tak się powinno traktować te stare, dobre rzeczy, tę piękną nostalgię. Oczywiście wszystko oczywiście okraszone bardzo dobrym pop-punkiem. I jakby to powiedzieć, podsumujmy całość. No bo Lochy i Smoki zrobiły naprawdę dobry album. Taki dobry na lato, trochę na zimę i przede wszystkim do przemyśleń, gdzie w końcu możemy poczuć to, że pop-punk to nie tylko głupia, skoczna muzyczka dla tych, co chcą się poczuć młodo dosłownie, ale też sprawia, że można sobie przemyśleć parę kwestii filozoficznych. Normalnie to stu geniuszostwo. Jeśli chodzi oczywiście o fizyczny egzemplarz, który posiada, jest on oczywiście z tej preorderowej przesyłeczki, którą oczywiście sama zakupiłam. I oczywiście jest film, jak to rozpakuję, więc on gdzieś będzie tutaj na karcie. Aczkolwiek no niestety już tej wersji nie można kupić, bo no do 31 stycznia można było kupić. Ale za to można jeszcze nabyć fizyczny egzemplarz, jeżeli wystarcza tylko płytka. Serdecznie polecam. 9,5 na 10. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.